Baronski Game Witajcie w kolejnym odcinku Strefy Retro, w którym tym razem postaram się podjąć temat Jack 2 Renegade, czyli jednej z hitowych platformówek epoki PlayStation 2, która ukazała się w 2003 roku. No i była to oczywiście gra studia Naughty Dog, które obecnie jest bardziej znane pewnie z The Last of Us czy też z Uncharted. Natomiast właśnie w epoce PlayStation 2 miała, miało trylogię Jack and Dexter, która na wtedy robiła oczywiście ogromne wrażenie. Też mam muszę powiedzieć, że taką ciekawostkę, że e, kiedyś tam robiłem na swoim Kanale, aż sobie nawet sprawdziłem, kiedy to było, i było to 6 lat temu. Robiłem recenzję pierwszej części Jack and Dexter. I pamiętam to jak dziś, że chciałem wówczas dostarczyć bardzo szybko również recenzję dwójki. No, poczekaliście 6 lat, natomiast w końcu się ta recenzja znajdzie na kanale. Myślę, że lepiej późno niż wcale, zważywszy na to, że to jest jedna z moich ulubionych serii, właśnie epoki PlayStation 2, i myślę, że warto sobie do niej wrócić. No i w tym materiale postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie, jak ten tytuł się starzeje. No i też, czy byłby dobrą propozycją na przykład dla graczy, którzy nie grali te 20 lat. Lat temu w 2003 roku, czy ten, czy ten słynny wysoki poziom trudności, który pewnie pamiętają ci, którzy grę ogrywali, czy w jakimś sensie zniechęca po latach, czy też da się z tym żyć, no i można sobie bez przeszkód Jacka 2 ogrywać nawet w 2023? Zapraszam w takim razie do oglądania materiału, no a później, oczywiście, jak zwykle, do komentowania. Jack 2 ukazywał się w tym 2003 roku, o czym Wam już wspominałem, No i muszę Wam powiedzieć, że na swój czas był może nie rewolucją, ale na pewno był dużo inną częścią niż część pierwsza. Tutaj wiele osób też zszokowała tak naprawdę strategia przyjęta przez twórców, bo właściwie Jack 2 no niemalże odciął się od gameplayu z części pierwszej. Mieliśmy tutaj zupełnie inne elementy, które tym razem, na które tym razem postawiono, no i nawet wtedy, w tym 2003, nawet przed premierą jeszcze określało się ten tytuł jako takie GTA, platformowych. No ewidentnie seria Grand Theft Auto od Rockstar e, zrobiła wtedy ogromne wrażenie na wielu twórcach i graczach, no i masa studiów w jakimś sensie chciała trochę z tego tortu wziąć dla siebie, wprowadzić elementy podobne, żeby, żeby gracze się zainteresowali ich tytułami. No i w Jack 2 dostaliśmy między innymi takie ogromne miasto, po którym mogliśmy się poruszać wehikułami, czy też takimi statkami latającymi. No i było to w jakimś sensie pewnie nawiązanie właśnie do Grand Theft Auto. E, oczywiście było też sporo do takich normalnych sekcji, gdzie poruszaliśmy się na własnych nogach, no zwłaszcza jeśli, prze, jeśli przechodziliśmy do oddzielnych podpoziomów, ale jednak tutaj inspiracje GTA jak najbardziej było widać. Natomiast mi od początku się podobał klimat tej produkcji, no bo zwróćcie uwagę, że właśnie to było coś w stylu takiego piątego elementu, tylko właśnie w grach platformowych, no i fajnie na wtedy się to prezentowało. Chociaż też muszę wam powiedzieć, że pierwsze wrażenie nie było jakieś rewelacyjne, ze względu na to, że gra stała się tym razem dużo bardziej mroczna. Twórcy w ogóle tłumaczyli, to w ten sposób, że ich publika dorasta, to znaczy, jeśli ktoś grał, na przykład miał naście lat za czasów epoki PlayStation 1, grał powiedzmy sobie w Crash'a Bandicoota, no bo wtedy Naughty Dog właśnie Crash'a tworzyło, no to później przerzucając się właśnie już na PlayStation 2, no takie osoby często stawały się dorosłe, już wchodziły w 20 kilka lat, no i przez to e, według twórców no oczekiwały trochę właśnie bardziej poważnej takiej mrocznej rozgrywki, no i ewidentnie fabuła, która została nam tutaj zaserwowana, no w tym kierunku szła. Na samym początku widzimy Jacka, który zostaje porwany. W ogóle nasza, nasza paczka bohaterów przedziera się, zostaje porwana do takiego innego wymiaru, a później Jack zostaje pojmany, torturowany, yy, przeprowadza się na nim eksperymenty z wykorzystaniem tej substancji Dark Eco, którą zresztą znamy z pierwszej części przygód dwójki bohaterów. No a Dexterowi udaje się uciec, no i łaskawie po dwóch latach postanawia uratować swojego bohatera, wrócić do niego no i wtedy już zastaje Jacka no praktycznie odmienionego, to znaczy nagle, nagle Jack zaczyna też Mówić, no bo jeśli nie pamiętacie, to przypomnę, że w pierwszej części był niemową, natomiast tutaj zaczyna mówić, ale od razu widać, że jest wściekły i pierwsze słowa, jakie wypowiada, to, że zabije barona Praksisa, czyli głównego złego niby w tej drugiej części. No i tak naprawdę od wejścia było widać, że Jack 2, no to jest zupełnie inny klimat, zupełnie inna, właśnie zupełnie inne tło wydarzeń, niż mieliśmy to w części pierwszej. Później, jeśli już wyszliśmy sobie do miasta, no to oczywiście w pierwszej kolejności powaliła wszystkich oprawa graficzna. Jak na możliwości PlayStation 2 to był absolutny top na wtedy. Zresztą fajne było to, że gra wykorzystywała tryb progressive scan i można było grać w rozdzielczości 480p i w 60 klatkach na sekundę. To na tamten czas robiło naprawdę wrażenie, zważywszy na to, że przecież PlayStation 2 nie była najmocniejszą konsolą na rynku. No Xbox przewyższał ją swoimi możliwościami, natomiast takie tytuły ewidentnie właśnie udowadniały, że PlayStation 2 również ma dużą moc i po prostu to były takie tytuły typowo mające sprzedawać nam konsolę. No i jakby nie było się to wtedy pewnie u sporej części graczy sprawdzało. Natomiast wracając właśnie jeszcze do tej oprawy, no to moim zdaniem zrobiło to ogromne wrażenie. Widać było poprawki względem pierwszej części, na przykład nagromadzenie większej liczby elementów naraz na ekranie, większej liczby postaci. Też pojedynkowaliśmy się tutaj często z żołnierzami, do czego za chwilę przejdę. No i tutaj naprawdę sporo tych postaci bywało naraz na ekranie, a mimo wszystko gra cały czas utrzymywała swoją płynność i to na swój czas naprawdę mogło się podobać. Jeśli natomiast chodzi o rozgrywkę, no to jeszcze Wam muszę wspomnieć o tym, że przecież bardzo duża zmiana, która się tutaj dokonała, to to, że Jack dostał bronie do użytkowania. No i dostaliśmy na początku taki pistolecik, później też strzelbę, z czasem też coś w rodzaju takiego karabinu maszynowego. No ewidentnie gra poszła wręcz w strzelankową formułę. Być może nie w takiej aż formie, jak chociażby seria Ratchet Clank, czyli konkurencyjna seria Sony od studia Insomniac Games, gdzie jeszcze większa Akcent został położony na strzelanie, na podpakowywanie broni i tak dalej. Tutaj może aż tak mocno twórcy w to nie poszli, ale jednak no, była to znaczna zmiana względem części pierwszej. No i mi się w ogóle wydaje, że po latach, jeśli się ocenia te produkcję, no to niespecjalnie jest co porównywać z częścią pierwszą, bo yy, Naughty Dog bardzo mocno się od niej odcięło. Znaczy, może inaczej, nie odcięło się od historii, to jest dalej ta sama historia, ci sami bohaterowie. Natomiast formuła rozgrywki, no była praktycznie o połowę inna. To była naprawdę inna produkcja, i myślę, że nie ma sensu. Porównywać tych gier, bo ja po latach bardzo lubię zarówno część pierwszą, jak i drugą, natomiast są one zupełnie od siebie różne, przynajmniej moim zdaniem. To też myślę, co warto podkreślić, to to, że w drugiej części dostaliśmy więcej różnego rodzaju minigerek. To znaczy, jedynka bardziej polegała właśnie na standardowym bieganiu, skakaniu, zbieraniu znajdziek, różnego rodzaju jajek i tak Natomiast jeśli chodzi o dwójkę, no to mieliśmy dużo minigerek, które no, każda z nich właściwie polegała na czymś innym. Mogło być coś na, raz, na zasadzie wręcz para -pa -de raper, gdzie musieliśmy wciskać odpowiednie przyciski pojawiające się na ekranie. Były wyścigi, zarówno po mieście, jak i na specjalnych arenach ale też na przykład coś w rodzaju shootera FPP, gdzie celowniczkiem sobie celowaliśmy albo na przykład inna sekcja, w której z kolei uciekaliśmy przed celownikiem e, sterowanym przez przeciwników. No było tego naprawdę sporo i to myślę, że po latach może się podobać, ta właśnie różnorodność zadań, no, no bo nie była to taka typowa platformówka, w której należy nie wiem, ratować jakąś księżniczkę, dobiec do końca poziomu i to właściwie, właściwie tyle, tylko jednak dostawaliśmy sporo urozmaiceń po drodze, no i myślę, że jak się ten tytuł odświeża po latach, no to to może właśnie robić wrażenie, że nie czuć tutaj absolutnie monotonii. No i chociażby, jeśli mielibyście się przemieszczać z jednej części miasta na drugą, no to po drodze, nie wiem, może was czekać jakiś pościg, jakieś zadanie poboczne. No ciągle coś tu się dzieje i to naprawdę się mogło podobać wtedy i może się podobać moim zdaniem również dzisiaj. I myślę, że to, co też warto podkreślić, to całkiem niezła fabuła, która, którą dostaliśmy właśnie w tej części. To nie jest taka typowa, właśnie platformówka, w której historia jest tylko jakimś dodatkiem, tłem i właściwie nie ma żadnego znaczenia. No tutaj jednak e, fabuła jest całkiem niezła. Mamy zwroty, akcji. Mamy niektóre zaskakujące momenty. Często też coś, co się wydaje na pierwszy rzut oka, niekoniecznie musi się okazać prawdą. I moim zdaniem, jak na platformówki, to jest naprawdę jedna z fajniejszych historyjek, które tutaj dostaliśmy w ostatnich wręcz kilku dekadach. Więc naprawdę jest co śledzić, co oglądać i to nie jest tak, że fabuła nie utrzyma Was przy ekranie. Moim zdaniem utrzyma i będziecie ciekawi, jak to wszystko się zakończy. No i jeszcze dorzućmy oczywiście do tego fakt, że scenki przerywnikowe zostały zrealizowane bardzo, bardzo fajnie. Jak zwykle są one z humorem i oczywiście, jak zwykle, bryluje Dexter, który już w pierwszej części trochę pokazał, na co go stać. Natomiast w dwójce myślę, że te teksty różnego rodzaju są jeszcze lepsze i muszę wam powiedzieć, że nawet teraz, po praktycznie dwóch dekadach od premiery, mi w pamięci zostały wybrane sceny z tej części. Także naprawdę myślę, że to się może podobać i jest to kolejny z elementów, który na wtedy robił wrażenie i robi wrażenie również teraz, jak się ten tytuł odświeża po latach. Natomiast to, co warto podkreślić jako taki, powiedzmy, minus, albo może nie tyle minus, co. Coś, co może odrzucić współczesnych graczy, którzy kiedyś w Jacka 2 nie, ogry, nie grali, nie ogrywali go w tej pierwotnej formie, no to jest dość wysoki poziom trudności. Gra słynęła już z tego w tych latach, w których się ukazywała, natomiast teraz po czasie jeszcze bardziej to czuć. No oczywiście dlatego, że te obecne pozycje, które ogrywamy na współczesnych platformach, no one często, jak to się mówi, przechodzą się same. Mają bardzo niski poziom trudności i dla, dla nikogo no nie jest problemem, żeby w ogóle grę przejść. No jeśli ktoś chce, to sobie włącza jakiś tam wyższy poziom trudności, ale na tym podstawowym jakby inaczej. Podstawowy dzisiejszy normal to jest tak jak easy gdzieś tam w przeszłości w tych grach. No a musicie wiedzieć, że w Jacku 2 no, nie ma w ogóle do wyboru poziomu trudności. Twórcy po prostu ustawili to sobie tak jak chcieli i myślę, że to jest taki dzisiejszy hard albo very hard i między innymi objawia się to tym, że e, po prostu poziomy są stosunkowo duże. To znaczy jak już przechodzimy do tych podpoziomów, jeśli już sobie przelecimy na przykład w jakąś część miasta, tam otwiera się nam powiedzmy, otwierają się nam takie specjalne drzwi. Tutaj zresztą swoją drogą są maskowane loadingi, bo kilka sekund się te drzwi otwierają, później otwierają się jakiś nam podpoziom, no i mamy jakieś zadanie do wypełnienia w nim. No to często się przechodzi te podpoziomy, chociażby, nie wiem, 30-40 minut. No i musicie wiedzieć, że jeśli w nich gdzieś tam poniesiecie porażkę, zginiecie, no to czasami jest tak, że wręcz od samego początku trzeba całość powtarzać, i oczywiście to po latach, no, bywa frustrujące. No nie oszukujmy się, dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do dużo niższych poziomów trudności, no a wtedy tak się po prostu. Gry tworzyło. No i mimo tego, że no twórcy też pomyśleli niby o checkpointach i mamy gdzieś tam w połowie takich podpoziomów jakiś checkpoint, no to jednak powinno się tego znaleźć dużo więcej. No dzisiaj na pewno, gdyby ta gra powstawała, no nie powstałaby w ten sposób. Na pewno dostalibyśmy więcej checkpointów, więcej po prostu ułatwień. Natomiast na wtedy no to był standard i trzeba po prostu do tego przywyknąć, w jakim sensie to zaakceptować, jeśli chcielibyście ten tytuł teraz sobie odświeżać po latach. No a tak już trochę podsumowując, czy warto Jack 2 Renegade odpalić po latach, nie wiem, dodać go do swojej kolekcji, wrócić do niego? Moim zdaniem jak najbardziej tak. To znaczy jeśli chodzi o taki podstawowy gameplay, jak najbardziej ten tytuł się broni, to znaczy jest odpowiednio różnorodny, ma bardzo fajne, duże miasto do sprawdzenia, do eksplorowania. Misje również są niczego sobie, no i absolutnie przez całą grę nie, ma, nie można powiedzieć, że tutaj się nudzimy. Natomiast tak jak Wam wspomniałem przed chwilą, trzeba po prostu zaakceptować ten wysoki poziom trudności, dość wysoki oczywiście. To nie jest jakaś gra mega trudna, też żebyście to tak, nie, tego tak nie zrozumieli. Jest to po prostu tytuł dość wymagający, jak na, jak na platformówki, jak na standard platformówek. Natomiast jeśli to zaakceptujecie, to myślę, że będzie Was czekała naprawdę spo, czekało naprawdę sporo dobrej zabawy. Też zwróćcie uwagę, że ja w tym filmie prezentuję Wam sporo ujęć takich przeplatanych. Trochę jest z oryginalnej wersji na PS2, czyli tam mamy tryb 480p, no i trochę jest z remastera, ze zremasterowanej trylogii, która ukazała się za czasów PlayStation. 3. Myślę właśnie, że ten, ten, ta druga trylogia to jest najlepszy sposób na ogrywanie tych tytułów po latach, bo tam mamy już tryb 720p 60 klatek na sekundę niezachwiane, no i to jest myślę, że najlepsza forma na dzisiaj ogrywania tych pozycji, bo jest jeszcze co prawda wersja cyfrowa, która została wydana za czasów PlayStation 4. Oczywiście można ją ściągać również na PS5, no i to jest tak naprawdę emulowana wersja z PS2. Muszę wam powiedzieć, że w Jack 2 Renegade, w, tą, w tę emulowaną wersję nie grałem, natomiast grałem w część pierwszą i ja mam mieszane uczucia. To znaczy tam jest, niestety zdarzają się sekcje, gdzie animacja potrafi przycinać i nie jest to taka idealna emulacja, więc jeśli miałbym wybierać, zdecydowanie skłaniałbym się właśnie ku tej wersji na PlayStation 3, mimo że ona na dzisiaj jest już no, dość ciężko dostępna, ta trylogia, przynajmniej w fizycznym wydaniu i dość ciężko ją znaleźć za sensowne pieniądze, no to jeśli miałbym szukać właśnie najlepszej wersji, to moim zdaniem zdecydowanie jest ta. Oczywiście można też kupić wersję na PlayStation 2 oryginalną i ona również jakby ma się czym obronić, to znaczy, przynajmniej mamy ten tryb progressive scan. I jak się odpala ten tytuł po latach, oczywiście, że kłuje trochę w oczy ta niższa rozdzielczość, ale przynajmniej mamy progressive scan, czyli mimo wszystko nie jest aż tak źle, jak to by się można było domyślać. No a właśnie te oryginalne wersje na PS2 nie chodzą za jakieś kosmiczne pieniądze. Dalej można je kupić tak naprawdę za kilkadziesiąt złotych, więc nie są to jakieś nie wiadomo jakie pułapy, na które jakikolwiek kolekcjoner czy też fan platformówek nie mógłby sobie pozwolić. Gra jest do zaliczenia. Tak naprawdę, no, w solidne kilkanaście godzin. To absolutnie nie jest platformówka taka standardowa na jakieś 6-7 godzinek, ale trzeba na nią trochę poświęcić czasu i to nawet mówię o takim podstawowym przejściu, już nie wspominając o masterowaniu tej pozycji, więc jest co w niej robić i według mnie jak najbardziej warto do niej wrócić. To znaczy, mi brakuje takich gier obecnie. Bardzo żałuję, że Noti Dok nie wraca właśnie do tej swojej serii. Też wiem, że kiedyś tam próbowało wrócić i ostatecznie wyszedł z tego The Last of Us. Tak to się wszystko u twórców pozmieniało. Mimo wszystko, Sony cały cały czas dzierży tę markę w swoich zbiorach i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do niej wrócimy, no bo właśnie te trzy odsłony Jack and Dexter z epoki PlayStation 2 to są jedne z cieplej wspominanych przeze mnie platformówek właśnie niemalże ostatnich dwóch, trzech dekad, więc ja z chęcią bym przywitał jakąś formę wznowienia, być może na początku remake'u, a później zupełnie nowe odsłony, które miałyby ukazywać się na bieżących platformach, natomiast mam wrażenie, że im więcej czasu mija, no to coraz bardziej się robi z tego po prostu marzenie, a nic z tego prawdopodobnie nie wyjdzie. Natomiast jeśli jeśli brakuje Wam tego typu gier, wróćcie właśnie sobie czy do pierwszej, czy do drugiej części. Ja o jedynce już też Wam opowiadałem, zresztą podwieszę Wam za chwilę link w sekcji polecanych filmów na koniec tego materiału, bo to są to naprawdę dobre gry epoki PlayStation 2, wręcz wybitne można powiedzieć i zdecydowanie warto je mieć w swojej kolekcji. Oczywiście dajcie znać, co Wy o nich myślicie, bo pewnie spora część z Was miała z nimi styczność, no jakby nie było, są to popularne platformówki epoki PlayStation 2. Jeśli graliście, jeśli macie z nimi wspomnienia, a może wracacie do nich, tak jak ja w chwili obecnej Dajcie znać, co Wy o nich myślicie. Natomiast to tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę, za dotrwanie do końca i do usłyszenia już niebawem w kolejnych materiałach z cyklu Strefa Retro. Trzymajcie się!